zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w ramach komunizmu, no to zawsze jest ta równość, no ale zawsze jak z równością, no to się okazuje, że są równi, równiejsi, najrówniejsi i jeszcze mniej równi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Także komunistyczne określenie, kto jest równy, no to jest tylko jedno słowo, no ale później jest jeszcze socjalistyczna równość. No i teraz w Ameryce okazuje się, że pewne rasy są równiejsze, no a te najmniej równe właśnie są odsyłane na koniec kolejki do równości. Rząd federalny Bidena, no to zrobił coś takiego, że zaczął rozdawać pieniądze. No takie, po tej pandemii, no były duże szkody, no i zaczęli rozdawać pieniądze. No ale okazało się, że niektóre grupy etniczne są bardziej równe i one dostają pieniądze, a białe grupy na przykład nie dostają. To przypomina coś takiego, co było w Afryce Południowej w czasie tego apartheidu, czyli tego rozdziału rasowego, no to w pewnym momencie Południowa Afryka, tych rządzonych przez białych wtedy w większości, no to zdecydowała, że Azjaci, że żółci są honorowymi białymi, no bo tam zaczęli robić takie kategorie różne rasowe, kto co może, no i pociągnęli właśnie żółtych pod honorowych białych i oni mogli więcej robić niż czarni. No dzisiaj Biden robi to, że w zasadzie czarni są tą grupą przewodzącą, no i żółci, brązowi, biali, no to są traktowani jakoś inaczej. Także honorowi biali, czarni zostali honorowymi białymi, tak? Poszli na początek kolejki. No ale jest troszeczkę różnicy. Pod Bidenem plan jest podobny, no ale w zasadzie to prawdziwi biali, no to są wygonieni na koniec kolejki, na ci honorowi czarni biali, no to są wyciągnięci na początek kolejki. No jak się popatrzy, co się dzieje dzisiaj w Afryce Południowej, no to włos się jeży na głowie, tak? Wszystkie te kraje afrykańskie, w sumie można powiedzieć, które zdobyły wolność w latach 50., 60., 70., 80., to wszystkie te kraje afrykańskie to po prostu sywki i mogiła, tam nieustannie się mordują, zabijają, wymieniają tych prezydentów. Te wszystkie lokomotywy, co Anglicy im przywieźli, no to wszystko porzewiało. Te rury hydrauliczne, które wodę przepływały, a woda w tym wszystkim też to wszystko porzewiało. No jest makabra. Ale sąd to w zasadzie powiedział, no to, że tak równych i równiejszych, jak porobili, no to jest po prostu makabryczna. No, tam było napisane, że Pakistańczycy dostaną, no ale Afgańczycy już nie dostaną. Japończycy dostaną, ale Irakijczycy już nie dostaną. I hiszpańskojęzyczni dostaną, ale z Bliskiego Wschodu nie dostaną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Również to się dzieje, że Wszyscy ci biali zwolennicy krytycznej teorii ras, no bo to są młodzi komuniści, młodzi biali komuniści, którzy wychowani są przez z reguły rodziców, którzy żyją czy pracują w budżetówce, czyli z definicji komuniści, z definicji socjaliści. Wszyscy ci, co pracują za pieniądze podatnika, no to jest budżetówka, to są socjaliści. Oni po prostu myślą, że oni budują coś, a oni po prostu żyją z podatków i oni teraz minimalizują tą krytyczną teorię ras, no ale to jest prawda, że po prostu to wszystko niszczy. Ale też pokazuje radykalizm tych wszystkich młodych białych.
jak się popatrzy również, co się działo z czarnymi farmerami i białymi farmerami w Ameryce. No, biali farmerzy nawet nie mogli składać podań o jakieś tam zapomogi, jakieś zwroty i tak dalej. No, a czarni mogli. Tak, także dzisiaj czarni są równiejsi w grupie tych równiejszych niż nierówniejszych. No, komunistyczne świnie w folwarku zwierzęcym Orwella, no to właśnie tak tłumaczyły. Tłumaczyły, że jest równość, no, ale świnie są najrówniejsze. No i nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. W międzyczasie administracja Bidena, administracja socjalistyczna, chce rozdawać coraz więcej, tak? No bo żeby się utrzymać przy władzy, no to trzeba tą kiełbasę rozdawać jeszcze więcej, no i znajdywać tych, którzy będą kupowali tą kiełbasę. I starają się zrobić, żeby to rozdawnictwo zaczęło wchodzić również do białych, no a jeszcze bardziej dla Azjatów. Joe Biden, czym więcej on krzyczy o tej Jim Crow, no to znaczy Janek Kruk, no ale to jest znaczenie, no to historyczne jest, to długo by wyjaśniać, no ale to jest, chodzi o tą segregację rasową, dlatego on mówił Jan Kruk, a później ironicznie powiedział, że teraz to jest Jasiu Orzeł, no bo to jest to takie przedstawienie, no teatralne można powiedzieć, że i Jasiu Kruk i Jasiu Orzeł, no to orzeł reprezentuje Amerykę, no tak jak taki dystyngowany ptak, tak jak w Polsce, no to on mówi, że mówi, no stara się podtrzymać tą bazę, bo jednak demokraci czarnych w Ameryce jest około 12%, także to ich głos się liczy i te 12% to w 100% głosuje na demokratów. Głosują już tak od 10, od lat 60-tych, 70-tych. Demokraci w czasie wojny domowej, no to byli właściciele niewolników. Trzeba pamiętać, że wszystkie te, większość tych posągów, które były zrzucane przez komunistów, tak zwanych antyfaszystów, no to większość z nich, no to byli demokraci jednak. No, rzucali też generałów wojny secesyjnej, no ale to większość z partii, Republikanie też partia, to była partia przemysłowa, to była partia kapitalistyczna, to była partia powiedzmy północy, no a demokraci byli na południu i w latach 60. oni zrobili taki myk i się zamienili z właścicieli niewolników w zasadzie na no też właścicieli niewolników, tyle tylko, że właścicieli wyborców, o to może bardziej tak można powiedzieć. I teraz Biden stara się zacząć rozdawać pieniądze również dla białych. No bo jak się popatrzy na te prawa do głosowania, no to jest jeden wielki cyrk, no bo komuniści, no kto by się nie zgodził z tym, że wypada mieć dowód osobisty, żeby głosować, albo kto by się nie zgodził z tym, że trzeba się zarejestrować powiedzmy 30 dni. Kto by się nie zgodził tym, że w najgorszym wypadku można przynieść kserokopię swojego dowodu, czy tam rachunek za prąd elektryczny i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, jak się poczyta, o co oni mają zastrzeżenia, to włos się jeży na głowie. No i popatrzeć na to z perspektywy tak ostatnich kilkudziesięciu lat, to kiedy ci biali komuniści niby walczą dla czarnych, no to oni nie walczą, oni walczą tylko o swój własny stołek, oni nigdy nikomu nie pomogli, tym murzynom. Ci murzyni są coraz w gorszej sytuacji niż kiedykolwiek byli. Jedno z to, co tłumaczą tą rasową krytykę, krytyczną teorię raz, no to jest to, że no jest to prawda, że dzień dzisiejszy czy teraźniejszość jest zbudowana na dniu wczorajszym, czyli na przeszłości, ale nie jest zbudowana na niewolnictwie. W Ameryce byli i Polacy, i katolicy, i Irlandczycy, i Włosi, i tak dalej, i tak dalej.
No ale co dzisiaj jest? No dzisiaj jest segregacja, powiedzmy segregacja mieszkaniowa. W latach 60. demokraci zaczęli budować potężne projekty, potężne osiedla dla czarnych. No i tam jest syf kiła i mogiła w niektórych tych miastach, w niektórych tych dzielnicach. To oni nigdy nie myśleli, żeby kupić sobie dom jednorodzinny, czy gdzieś zakładać własne biznesy, żeby się wyłączyć z tych blokowisk. No i oni mieszkają w tych blokowiskach cały czas. No i są podniecani przez białych wichrzycieli, można powiedzieć, tych białych, młodych, nie potrzebujących pracować socjalistów, żeby zabierać fundusze policji. No to jest najgorsze, co może się stać w tych dzielnicach, gdzie jest przestępczość po prostu nieprawdopodobna, to zabieranie pieniędzy policji, no to oni tracą najwięcej, to oni cierpią z tego wszystkiego najwięcej. Na bazie tej, na tym fundamentach tej dyskryminacji w przyszłości, no i marginalizowania, można powiedzieć, tych niektórych grup, no ale katolicy też byli ścigani, Polacy też byli ścigani, Żydzi też byli ścigani, no tyle, że wszyscy inni to się wtapiają w środowisko, no a czarni nie są w stanie i biali wykorzystują, biali komuniści wykorzystują ich, to, że to jest taki związek trzymania siły czy mocy, mają ich w ręku. No ale za jaką cenę? Cena jest straszna, no bo na przykład wykształcenie czarnych jest makabryczne. Skrobanki, połowę skrobanek w Ameryce, no to mają czarne kobiety, pomimo, że to jest tylko 12% społeczeństwa, to jest makabryczne proporcje. 80% czarnych dzieci nie ma ojca, no bo nie mając ojca, no to matka tego dziecka dostaje zasiłki, dostaje mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Nie zamieszka nigdy we własnym domu, no bo nie ma męża. No i ciągle jest na garnuszku. Czarni narzekają, że na starość rodziny, czy tam starsi czarni nie mają pieniędzy. Tam średnio mają 1000 czy 2, a średnio biali mają 200-250. No ale dlaczego tak średnio mają? No bo czarni całe życie mieszkali w tych domach czy mieszkaniach komunalnych, subsydiowanych przez państwo, tam płacą mniej, no ale nigdy nie odkładali, no a czarni, a biali prędzej czy później spłacają ten dom, no i mają jakąś tam kasę teoretycznie w ręku, także to też jest po prostu takie, no nikt o tym nie mówi, no ale to jest tak oczywiste, że każdy to normalny widzi. No teraz dochodzi ten sojusz uniwersytetów, uniwersytety, że wszystkie lewackie uniwersytety od 40 lat po prostu dostały szału, no i obniżają standardy przyjmowania na studia i to nie są jakieś, no to są punkty za pochodzenie, można powiedzieć, ale standardy nauczania, no już egzaminy nie mają znaczenia, klasówki i tak dalej nie mają znaczenia, to wszystko jest rozdzielane po linii partyjnej. Cała ta teoria krytyczna raz, no koncentruje właśnie się na tych, powiedzmy, geograficznym miejscu, gdzie nierówności. No ale ta nierówność to jest dlatego, że demokraci mają monopol. Demokraci mają w Chicago czy w Nowym Jorku, oni mają monopol i oni tam trzymają czarnych. Jak by było, polityka by była inna, jeżeli czarni nie byliby skoncentrowani tam, gdzie jest wikty opierunek. No bo to się sprowadza do tego, że tam, gdzie jest rozdawnictwo, no to oni tam mieszkają. Tam, gdzie mieszkają, tam głosują. No i później ci nie ma najlepszych, nie ma najbardziej... No ci najlepsi, no to opuszczają to wszystko, a cała reszta to po prostu się kisi. To jest po prostu taka wymiana, nieprawdopodobna wymiana i nieprawdopodobne kiszenie się czarnych i nie za bardzo osiągają.
ci wszyscy postępowi, no to to szału dostają, czy nie mogą zrozumieć, dlaczego hiszpańskojęzyczni czy Azjaci nie mają czegoś takiego. No bo hiszpańskojęzyczni i Azjaci to po prostu są ambitni, pracują i się wybywają w te miejsca, gdzie mieszkają bogaci, starają się być bogaci, no i mieszają się z białymi. No i do tego oni większość, no sporo Azjatów i sporo z brązowych hiszpańskojęzycznych, no to głosuje na republikanów, na partię konserwatywną, Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość, tradycja, tego rodzaju rzeczy. No wszędzie są normalni. W Ameryce są normalni, w Polsce są normalni, w Chinach są normalni, no tam też są wytresowani, czy w Niemczech też są normalni. Na Kubie też, dlatego Biden nie chce przyjmować Kubańczyków, no bo sporo tych normalnych Kubańczyków by wypracowała w Ameryce nie głosowaliby na komunistów. No, Nowy Jork, no to jest jakaś paranoja, to jest jednopartyjne miasto, no i tam nie ma opozycji, tam nie ma nikogo z partii republikańskiej, to teraz, żeby takie złudzenie dać mieszkańcom, że jest jakaś konkurencja, no to zrobili takie wybory wstępne ze względu na lista według rankingu, czyli jaka tam ranga jest i ludzie wybierali pierwszy swojego ulubieńca, czy swojego przedstawiciela, no i później wszystkim tym pozostałym czterem dawali później ten jest, albo ten. No, sprowadzałoby się do tego, że w Nowym Jorku wybrany byłby ktoś, kto jest tylko reprezentowany przez 7% całego Nowego Jorku. Także to jest idiotyzm. No ale nie ma dwupartyjnej polityki, nie ma tam opozycji, nie ma szansy na swój własny wybór, żeby popatrzeć, czy lewica, czy prawica, czy postępowi socjaliści, czy konserwatywni republikanie. No nie ma czegoś takiego. Po prostu jest albo to, co jest to, albo ktoś z tej samej partii. No normalnie, kiedy jest jakaś opozycja, no to ludzie mogą powiedzieć, tak, potrzebujemy zmiany. No ale bez opozycji czegoś takiego nie ma. W jednopartyjnym Chicago czarny szef policji może narzekać do czarnego czy demokratycznego prokuratora generalnego, że tam sędziowie i prokuratorzy pomniejsi wypuszczają tych wszystkich na ulicę. No ale to nic nie pomoże. To nic nie pomoże, bo tam po prostu jest jedna wielka sitwa. No i nikt czarni demokraci też mogą narzekać, że w Chicago czarni nie idą do policji, nie zgłaszają bandytów i morderców. To jest jedna wielka grupa, ale tak do tego doprowadzono. Jedno polityczne system. Biden stara się doprowadzić całą Amerykę do systemu jednopolitycznego. Także nie jest dobrze. System jednopartyjny zawsze niszczy czy kraj, czy miasta, czy stany. 2022, no będą zmiany, na pewno będą zmiany. Ludzie pójdą po rozum do głowy, będą głosowali na polityków w wyborach międzyprezydenckich. 2024 będą głosowali na prezydenta. Także przypuszczalnie coś się zmieni. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku, czasami niemonetyzowanego. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, tradycja, rodzina, uczciwość i tradycja. Nie poddawajcie się, głosujcie czy w Polsce, czy w Ameryce na normalnych.
przekaz dla socjalistów. Widzicie, do czego doprowadziliście wyborem Bidena. Jest makabra. Jest makabra, jest jednopartyjny system polityczny. To nie jest to, mam nadzieję, dlaczego przypłynęliście, przyjechaliście, przylecieliście do Ameryki. Zdrowia dla normalnych.